Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Co zrobiłaś? Zabił osy, tata. Tak, u nas osy, słuchajcie, takie dzikie, zrobiły sobie gniazdo w trampolinie i tata musiał je spsikać, tak jak Łucja mówi, zabił osy. Bardzo tu głośno, sąsiad, to w sumie to nie sąsiad, tylko w gminie koszą, auta jeżdżą, ale spróbuję się do Was odezwać. Postanowiłam się vlogować, dlatego że nie mogę znaleźć dnia, żeby usiąść, ustawić tło i nagrać dla Was na przykład rzeczy, z którymi będę zdobić urodziny Ignasia, więc pokażę Wam je tutaj w vlogu. Łucja już jest na rowerze, słuchajcie, mamy godzinę 8 i tak naprawdę na 9 powinnam iść do pracy, ale robię dzisiaj popołudniówkę. Jutro mam całkowite wolne ze względu na to, że mam urodziny. No i powiem Wam, że na urodziny zażyczyłam sobie kilka zabiegów. Nie będę w tym roku dostawała żadnych takich fizycznych prezentów. Idę na mikrodermabrazję, idę na woskowanie ciała, bikini, pachy i nogi. Idę na klasyczny masaż albo masaż kamieniami ciepłymi, bo muszę się zastanowić. Mąż przyjechał, poczekajcie. Będzie znowu hałas. Dobra, więc takie plany. Jeszcze przed urodzinami postanowiłam się do Was odezwać. No i co? Później pójdziemy do domu, pokażę Wam te pierdółki. Pójdziemy na spacer, spędźcie po prostu ten dzień do południa z nami miło. Przyjechał tata. Chodź, Pumbo. Chodź, Pumbo. Mama. Pójdziemy na spacer. Pójdziemy na spacer, oczywiście. Ale tu zarosło, nikt nie kosi. Słuchajcie, idziemy na spacer. Jeszcze 9 nie ma, jeszcze sklepu nie otworzyliśmy. Ja na pierwszą cię idę i tak właśnie dla Was powloguję. Wzięliśmy pieska. Chodź, Pumba. Proszę. Kwiaty, tak. Ale zarosło. Proszę. Puto. Gdzie? Widzisz putom. Putom? Nie wiem, co to znaczy. Chodź, kwiatek. Widzę kwiatki, tak. No i nie wiadomo, o co chodziło. Ale idziemy. Mała wędrowniczka gotowa na wyprawę. Wejdzie. Jesteś prześmieszna. Wiesz o tym, mała dziewuszko? Prześmieszna. No naprawdę zarosło. Tutaj zawsze koszą właśnie tą drogę, tak pomiędzy. Szczególnie, że już sezon rowerowy raczej otwarty na 100%. Pogoda jest przepiękna. Więc czemu miałby być zamknięty? No, dobra. Relaksujemy się na tym spacerku. Może się obrócę. Do Was przodem. Może za chwilę zbieramy płatki maków. Płatek, a to nie. A to coś odpadło komuś, wiesz? Zabrałaś ze sobą prezent taki? No, Łucja, idziemy. No, zobaczcie, jak wał wygląda. No, zarośnięty cały. O, a tam się wczoraj bawiliśmy na Ignasia urodzinach. Idziemy! A tak a propos, to na Instagramie to mówiłam, w ogóle jakieś strasznie dziwne światło, sztucznie wyglądam, jak nie wiem dlaczego tak się w ogóle zmienia. No ale dobra, o jak w tą stronę, o już chyba wróciło do normy. W ogóle zapomniałam Wam powiedzieć, od tego powinnam zacząć, że wczoraj były prawidłowe Ignasia urodziny. Czekajcie, bo nie wiemy co robimy. Co robisz, Łucja? Czekajcie, muszę Wam to pokazać. Proszę. Łucja, idziemy? Jakaś przerwa w spacerze. Wczoraj Ignacy miał swoje prawidłowe 8 urodziny. Dlaczego mówię prawidłowe? Dlatego, że jedne prawdziwe miał wczoraj, a kolejne 12 będzie miał na podwórku kolegów. Zaprosiliśmy, robimy imprezę. Myślę, że tego dnia też coś dla Was ponagrywam. Nawet jakbym miała vlog z 2 dni skleić, to nagram. Ściągnęła buty, słuchajcie. Będziesz szła na boso? A jak wbijesz sobie coś w nóżkę? Mhm. No to idź, kotku. No dobra, mama musi założyć buty. Później do Was pogadam. Dobra, ruszyłyśmy dalej. Czekajcie, znowu potrzebuję, żeby mi kolory wróciły do rzeczywistych. No i wczoraj na CRT, czyli w Centrum Rekreacyjno-Turystycznym, które jest właśnie tutaj w Radomierzycach, pokazywałam Wam przed chwilką. Tam się wypożycza kajaki, wypożycza się rowery, jest taka scena, na której są występy, tam jakieś, wiecie, latem jakieś festyny i tak dalej. Wynajęliśmy tą salę z całą klasą z okazji Dnia Dziecka. I wczoraj ten Dzień Dziecka się tam odbywał. Dzieci śpiewały, tańczyły, grały w piłkę, grały w paletki, puszczaliśmy bańki, Łucja była ze mną. Piekliśmy kiełbaski, robiliśmy, każde dziecko robiło swoją watę cukrową. I tak przy okazji, że to był Dzień Dziecka dla całej klasy, mam nadzieję, że mnie w ogóle słychać przez wiatr, to Ignacy miał cudowne urodziny. Jako niespodziankę dzieci przygotowały razem z panią dla niego takie 100 lat zaśpiewane na scenie. On był w środku, w kółeczku. No tak miło było i przyjemnie, że nie macie pojęcia. Ja upiekłam też fajne takie ciasto z okazji właśnie urodziny. Widzicie? Znowu z tymi kolorami, co się dzieje.
O, i wracają do normy, no wariactwo. I naprawdę było fenomenalnie i śmiałam się, że u Ignasa nieplanowane wyszły fantastyczne wczoraj urodziny, a jeszcze go czekają właśnie te sobotnie, te pod hasłem żołnierza i znowu sztuczne światło. Koteczku, no tutaj były, pamiętasz, myszki. Myszki, słuchajcie, tutaj były takie rozjechane. Nie dotykamy. Tak, ale już się rozłożyły. Dobra, zmierzamy na spacer, jednak do Was pogadam w domu, tam gdzie nie będzie wiatru, a teraz ponagrywam trochę widoków. Taka sensacja, słuchajcie, Łucja jest zachwycona tym ślimakiem. No i chyba się stąd nie ruszymy, a wracałyśmy już do domu. Ale niestety, kamyki mu kładzie, on na niego wchodzi tak w koło Macieja. No witajcie, poczekajcie, postawię Was jakoś w miarę rozsądnie. Dobra, usiądę sobie i pogadamy. Niestety w kuchni, słuchajcie, miałam w planach usiąść gdzieś w pokoju, ale muszę słyszeć Łucję i widzieć ją, a jestem sama z nią w domu. A Łucja teraz jakąś bajeczkę ogląda, jakieś piosenki, straż pożarna jakaś tam, dobra. Mniejsza z tym. Słuchajcie, ja jestem naprawdę już tak 17 minut mi zostało do wyjścia, więc szybko się streszczam i pokazuję Wam właśnie, co zamówiłam na Ignasie urodziny. Przepraszam, jadłam właśnie śniadanie, więc takie zęby poprawiam i fryzurę. Słuchajcie, pokażę Wam firmę, z jakiej zamówiłam, ale to nie jest absolutnie żadna reklama, po prostu tam znalazłam wszystko, więc nie będę Wam linków dodawać, tak się nazywa firma i tam zamawiałam wszystko i to chyba nie pierwszy raz. Bo chciałam się zdecydować na Allegro, ale chyba świeczki nie było i zdecydowałam się na tą firmę, bo mieli wszystko. Akurat zostało mi jedno zaproszenie. Zaproszenie zamówiliśmy 12, było 6, 2 opakowania po 6. No ale Ignacy rozdał, miał rozdać 10, ale dołożył jeszcze jednemu chłopczykowi, więc 11 zaproszeń rozdał. Zaproszenia są Minecraft. Urodziny będą pod hasłem żołnierze, moro, wojna. Natomiast zaproszeń w ogóle takich nie mogliśmy znaleźć i Ignacy stwierdził, że one są zielone, że tutaj jest miecz i będzie pasowało, więc tak wygląda zaproszenie. I tak wygląda w środku to zaproszenie, więc takie zaproszenia kupiliśmy na jego urodzinki. Postaram się wyciągać tak, żeby Łucja nie przyszła i nie zobaczyła. To są serwetki, które będą na stole właśnie w takim ciemnozielonym kolorze. Dodatkowo, jeżeli chodzi o obrus na stół, to obrus to jest obrus, tak, ten kolor to jest obrus, więc obrus, który imituje trawę, można by powiedzieć, i jest dość duży, bo to jest 1,37 m x 2,74 m, spokojnie starczy na nasz zrobiony z palet drewniany obrus na dworze, więc taki będzie obrus. Dodatkowo mamy dmuchaną, dużą ósemkę czarną, bo Ignacy właśnie chciał, żeby ona była czarna i ona ma 86 cm. Tu mam świeczkę na tort złotą, ósemkę, bo chciałam, żeby się troszeczkę wyróżniała zresztą, albo kolorowe, albo złote, taki wybór był, albo srebrne. Więc ósemka duża, złota. Zielone kubeczki do picia po prostu, na różne napoje, soczki i wodę. Jutro jadę robić zakupy spożywcze. Talerzyki Moro, które ładnie będą się prezentowały na tym stole, właśnie trawiastym i różnej zieleni, w różnych odcieniach zieleni dodatki. Tutaj mam, słuchajcie, taką papierową girlandę. Nie będę Wam jej pokazywać, ona ma 3 metry i chcę ją na drewnie. O, widać, o tak to wygląda właśnie. Będzie wisiała na drewnie właśnie. Mamy fajne miejsce do zrobienia tego, bo to jest pomieszczenie, z którego będziemy budować letnią kuchnię. Jest zadaszone i na razie my sobie tam mamy stół, krzesełka, tak jakbyśmy mieli taką altanę. I jest dużo drewna, do czego można przymocować właśnie taką girlandę, więc taka girlanda, no nie. Już idzie. Tak, słucham, skarbie.
Dobra, udobruchała emocje, więc nie będzie przeszkadzać. Nie chcę, żeby tego widziała, bo zaraz będzie płakać, że ona to wszystko chce. Na torcie będzie 8 i będzie też taki napis właśnie na drewnianych patyczkach wszystkiego najlepszego. Tort robię, słuchajcie, cały czekoladowy, przekładany taką masą bita śmietana, po prostu kremówka z mascarpone, bardzo prosty. A ciemne właśnie spody, ale z wierzchu będzie na biało, muszę go wysmarować. Czekolada będzie ciekła po bokach i ozdobione kinderki, kawałek jaja kinder, Oreo, wszystko co dzieci lubią najbardziej, więc taki na maksa czekoladowy. Nie wiem w ogóle co to jest i po co to zamawiałam. Szczerze nie mam pojęcia co ja miałam w ogóle na myśli z tą ósemką taką malutką, nie wiem, no ale jest. Zamówiłam, słuchajcie, to jest napis i nie miałam wyboru, nie było czarnego, no dziwne, nie było właśnie w złotym kolorze albo w zieleni, więc wzięłam po prostu kolorowy i tutaj mamy wstążeczkę, trzeba to przepleść i to jest po prostu napis wszystkiego najlepszego. Nie chciałam, żeby było po angielsku, a po angielsku były złote, w ogóle jest naklejką Biedronki, to córka mi tak ozdabia, po jabłuszku naklejka. Więc tak, po prostu wzięłam kolorowy napis wszystkiego najlepszego. No i tu mamy balony. No i słuchajcie, balony mamy, już Wam pokazuję jakie, żebyście mogli sobie to wyobrazić. Takie jasnozielone, brązowe. Wiecie o co chodzi? Będę je, te w ogóle są eko. Będę je przeplatać. Zielone 3, na przykład jeden brązowy. Będę robić coś taki militarny styl. Tych zielonych mamy w paczce 25, czyli 50 razem, a tu mamy 10, no czyli znaczna większość jest tych zielonych. Tak kupiłam, nie wiem w ogóle co ja miałam w głowie, no ale tak zdobić będę. Dobra, poczekajcie, odłożę. Mamy dwa balony, już w tamtym roku takie Ignaz miał, dwa balony takie o czogi. I mamy słomki do picia czarne z taką nakładką moro właśnie. Szpileczki się przydadzą nawet, żeby obrus przyczepić do drewnianego stołu. Jak mówię, on jest z palet zrobiony, więc nie będzie szkoda podpinać go. Już idę! Więc tak jak mówiłam, szpileczki takie do podpinania, gdzieś do przyczepienia czegoś. I mam też taką żyłkę. Wzięłam taką żyłkę, jeden metr takiej żyłki, chyba jedną wzięłam? No nie, właśnie. Mi się wydawało, że wzięłam więcej. Mamy 2 metry takiej żyłki i na niej będę mocowała na przykład balony, żeby się nie bawić w sznurki. No i słuchajcie, dodatkowo, zobaczcie fakturę jak wygląda, nie wiem czy będzie widać tych białych obrusów. Mam 3 białe obrusy, które mają rozmiar 1,20 m na 1,40 m i one są po to, że ja zrobię, będę je przyczepiać na ścianę. Tak, będę je przyczepiać na ścianę i na tym będzie napis właśnie ten wszystkiego najlepszego i może tam gdzieś przymocujemy tą wielką dmuchaną ósemkę. No i od tak po prostu to wszystko, powiem Wam szczerze, że to wszystko, więc tak będą wyglądały urodziny Ignasa. Jeżeli nie obserwujecie mnie jeszcze na Instagramie, to zapraszam, bo tam na pewno będę zdawała relacje szybciej niż tutaj na YouTubie. Mam nadzieję, że się cieszycie, że cokolwiek udało mi się nagrać. Wiem, że ten vlog był krótki, no ale taki właśnie, ja się po prostu nie wyrobiłam. Ja byłam cały czas, słuchajcie, z córką na dworze. Na chwilę wpadłam zupę pomidorową, co ugotowałam z ryżem i cały czas z nią na dworze. A to skakanie, bo teraz zamek ma dmuchany, więc na okrągło, bawienie się w piasku, paletki, bańki na okrągło, to samo, słuchajcie. No a już zaraz Ignacy wraca ze szkoły, no ale ja już muszę uciekać do pracy. Zostało mi, słuchajcie, 9 minut i tak się wyrobiłam ładnie z gadaniem, więc vlog krótki, ale mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu, że klikniecie łapkę w górę i że będziecie ze mną w następnym filmie. Ja się staram być tutaj, jak widzicie, w czerwcu, chociaż się staram. Dobra, więc oby to pozostało, ta częstotliwość dodawania filmów, i wiem, że to dopiero 3 w czerwcu, ale jednak, wiecie, w maju to było po prostu tragedia. Dobra, nie gadam, nie przedłużam, chcę sobie jeszcze jogurt z owocami zrobić, trzymajcie się cieplutko, a tak w ogóle już na wadze minus 1,5 kilo, więc działanie, jedzenie. Wiecie co zrobiłam? Nie liczę w ogóle kalorii, odstawiłam teraz, mówiłam Wam, że przybrałam 3 kg, a lepiej się czułam jednak bez nich. Nie jest to jakaś tragedia, ale po prostu i odstawiłam ziemniaki, kaszę, ryże i makarony, jak kiedyś tak zrobiłam, ale to tylko na okres jakby tak 3 tygodni na przykład, potem będę pomału po jednej porcji dziennie dodawać je, no i pieczywo oczywiście, więc to podstawiłam, więc tak trochę mięso, dużo jaj, dużo nabiału, ale też jem owoce, to nie tak, że całkowicie z węglowodanów zrezygnowałam, więc teraz jogurt z owocami muszę sobie przygotować do sklepu, a na kolację będę jadła omlet. W międzyczasie jeszcze nie wiem co, rano na śniadanie, słuchajcie, jadłam 2 białe kiełbaski, takie cienkie właśnie i sałatkę sobie robiłam. Dobra, nie przedłużam, trzymajcie się cieplutko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!